Komisja Europejska 20 grudnia zdecydowała o uruchomieniu art. 7 stycznia Traktatu Unijnego wobec Polski. KE dała Polsce 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji dotyczących praworządności. Na cały ten rok cieniem położyło się wszczęcie procedury wynikającej z Traktatu Unijnego. To zdominowało 2017 rok i zdominuje 2018 rok, dlatego, że sytuacja jest wielce niecodzienna, przeżywamy ją po raz pierwszy i tak naprawdę nie wiemy, co z tego może wyniknąć, powiedział Gil w rozmowie z DAP. Z tego zawsze wyniknie pewne zło, bo albo my zwyciężymy, a Unia przegra, albo Unia wygra, a my przegramy. Zapominamy często, że my też jesteśmy Unią i mamy w tym momencie psychologicznie trudny moment. Nie chciałbym, i myślę, że Polacy w ogromnej większości nie chcieliby tego, żeby ta Unia okazała się projektem nieudanym, bo jesteśmy jej częścią. Z drugiej strony jesteśmy Polakami. Tu jest ten dyskomfort, dodał. Zdaniem Gila rok 2017, z perspektywy, trzeba oceniać pozytywnie, a pewnym sukcesem jest upodmiotowienie Polski na arenie międzynarodowej. Polska jest upodmiotowiana, stara się o to, czyni wszystko, żeby to zrobić, to jest proces, który trwa, nie jest zakończony i on się nigdy tak naprawdę nie zakończy. Możemy osiągnąć pewną stabilność, pewną międzynarodową powagę, w jakiejś perspektywie czasowej, natomiast zawsze trzeba będzie o to walczyć, zabiegać, albowiem w polityce nic nie jest dane raz na zawsze, powiedział. The Guardian, konflikt Polski i Węgier z UE największym wyzwaniem dla wspólnoty w 2018 roku. W jego ocenie trzeba mieć jednak świadomość zapóźnień, jakie ma Polska w stosunku do starej Europy, świadomość swojej peryferyjności. Jesteśmy społeczeństwem biednym, na dorobku, społeczeństwem, które być może wzbogaci się, ale dopiero w jakiejś perspektywie, zaznaczył. Gil powiedział, że mimo wszystko rok 2017 można uznać za lepszy od poprzedniego, jako rok dochodzenia do pewnej stabilności, pozycji. Jak podkreślił, nie ziściły się proroctwa o klęsce, gospodarczej czy społecznej. Chciałbym, żeby nasza historia składała się z takich lat jak ten rok, bez żadnego dramatycznego wydarzenia, bez żadnej dramatycznej katastrofy, dramatycznych napięć społecznych, kiedy mamy świadomość, że ta cegiełka do cegiełki jest dokładana i coś jest budowane, powiedział. Jego zdaniem martwi jednak utrzymujące się zjawisko emigracji Polaków. Prawie 200 tys. Naszych rodaków wyjechało z Polski. To jest najstraszniejsza rzecz, jaka może spotkać naszą ojczyznę, kiedy jej obywatele wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszej przyszłości. To jest nasza klęska i do tych setek tysięcy, które wyjechały w poprzednich latach, dodaliśmy kolejną część, powiedział Gil. Zdaniem Gila zmiana na stanowisku premiera, jaka się dokonała 2017 Röntgen, jest elementem pewnego układu politycznego w Polsce. Pan premier Morawiecki zastąpił panią premier Szydło, która była dobrym premierem. Takie prawo polityki, powiedział Gil. Węgierski politolog, nie taki pewny sojusznik, jak chce PiS. W ocenie Gila Mateusz Morawiecki to młody, dynamiczny polityk, który wydaje się, że wie, czego chce, i z jego osobą na stanowisku premiera można wiązać większe oczekiwania między. W zakresie wolności gospodarczej.